Krosnowice, Czerwona Góra, 2 luty 2012 rok. Zbliżyłem się do skał, do urwiska, które widać z wielu punktów w pobliżu Krosnowic, nawet dalej z różnych dróg widać. To jest ta skała o zabarwieniu czerwonym. Stąd pewnie wzięła się nazwa Czerwona Góra. Zbliżyłem się do tego urwiska, na ile to jest możliwe, żeby nie spaść. No jest to bardzo wysoko, na pewno kilkadziesiąt metrów. Bardzo malowniczo ta skała wygląda. Jestem tuż przy niej, musiałem zejść troszeczkę niżej i z boku, żeby ją pokazać, bo bezpośrednio prostopadle stojąc nad urwiskiem niewiele można by było pokazać, a pięknie to wygląda. Dzisiejsze popołudnie jest bardzo słoneczne, jest mróz, ale przyjemnie się wędruje. Powinny wyjść ładne zdjęcia i ładne filmy. No i pokazuję właśnie to urwisko, tą Czerwoną Górę, inaczej Czerwonia, którą z wielu punktów w okolicy widać. Spotkałem tu nawet sarny dzisiaj podczas wędrówki. Spokojnie sobie przebiegły obok mnie. Zachowywałem się cicho, więc zdążyłem im się przyjrzeć. Szkoda, że nie przyszło mi do głowy, żeby wyjąć kamerkę i sfotografować. Właściwie chciałem to zrobić, ale one już przebiegły. Z dala tam widać osiedle fabryczne. Pewno będzie widać komin. Była mgła, teraz mgła jak gdyby się troszeczkę przerzedziła i być może, że uda mi się choć trochę pokazać to, co z tego miejsca widać. No bardzo ładnie wyglądają Krosnowice i okolice z tego miejsca. W dole Nysa Kłodzka. No z tego miejsca właśnie, w którym jestem, nie za bardzo tą Nysę będzie widać, ale nakręciłem drugi filmik z nieco odleglejszego miejsca niż tutaj stoję i Nysę Kłodzką i dalszą część okolic czy fragmenty Krosnowic będą lepiej widoczne. No i postaram się je pokazać właśnie w tym filmie, który już nakręciłem. Super dzień na takie spacery, bo się nie poci człowiek, niewiele się męczy i jeszcze się przesunę, żeby trochę z innego położenia pokazać to, co widać. No ale za bardzo się nie można zbliżyć, bo jest ślisko, są tutaj resztki śniegu, liście, no i można runąć w dół, więc aż takim bohaterem to nie jestem, wolę pokazać to, co się da bezpiecznie pokazać i pewnie to też ma swój urok. A tutaj powyżej urwiska pokazuję teraz las. Przewaga sosen tutaj jest właśnie w tym miejscu. No i tam dalej, jak pokazuję, to już jest szczyt góry. Troszeczkę niżej później znajduje się grobowiec, o którym już zrobiłem filmy, pokazałem zdjęcia również. No pięknie to wszystko dzisiaj wygląda w tym słońcu późnego dosyć popołudnia. No i tutaj jeszcze dalsza część tego urwiska, przy którym jestem i filmuję. Też skały bardzo strome, pionowe. I tutaj gdzie stoję. Tak to wygląda wszystko. No wspaniałe miejsce.